Panie Jezu Chryste, który przychodzisz, aby napełniać nas swoim miłosierdziem. Nas ciągle zagonionych, zabieganych, stroskanych, schorowanych. Tobie, Panie Jezu, dziś przynosimy cały ciężar naszego życia. To, co nas przygniata, to, z czym nie dajemy sobie w życiu rady. To, co nie pozwala nam cieszyć się pięknem naszego życia. Właśnie w tę niedzielę, w niedzielę Bożego Miłosierdzia, Ty, Panie, wybrałeś ten dzień, aby napełnić nas i świat cały swoim miłosierdziem. I powiedziałeś, że świat nie zazna spokoju i my nie zaznamy spokoju, dopóki nie napełnimy się Twoim miłosierdziem. I powiedziałeś, Panie, że albo przyjmiemy Cię jako Króla Miłosierdzia, albo jako Sprawiedliwego Sędziego. I dziś, w tę niedzielę Bożego Miłosierdzia, Kościół Matka Nasza stawia nam przed oczy świętego Tomasza Apostoła, często niesprawiedliwie nazywanego niewiernym. On nie był niewierny, ponieważ on za swoją wiarę w Chrystusa oddał największą wartość, jaką ma każdy człowiek, oddał swoje życie. W Indiach został żywcem odarty ze skóry za swoją wiarę w Jezusa zmartwychwstałego. I oprócz świętego Jana, tak zakończyli swoje życie wszyscy apostołowie. Dlaczego mieli tę moc? Dlaczego mieli tę odwagę? Ponieważ byli przekonani, że Ty zmartwychwstałeś. Że Ty żyjesz, Jezu Chryste. Że Ty jesteś Emanuelem, to znaczy Bogiem z nami. Bogiem, nie Bożkiem, Bogiem. Bogiem pełnym mocy. I Ty, Panie, chcesz nas dzisiaj przekonywać, jak zalęknionych apostołów, że Ty żyjesz. Tak jak przekonałeś Tomasza, który potrzebował, by się utwierdzić, ale jak spotkał Ciebie, to już nie miał w życiu żadnych wątpliwości. Święty Łukasz, autor dziejów apostolskich, używa takich słów, że po zmartwychwstaniu Jezus dawał wiele dowodów na to, że żyje. Kochani, nigdzie w Piśmie Świętym, ani w Starym, ani w Nowym Testamencie nie pojawia się słowo dowód w odniesieniu do Pana Boga. Pan Jezus mówi o znakach. Wtedy, gdy apostołowie, gdy Izraelici wychodzili z Egiptu, Bóg dokonywał też wielkich znaków, aby przekonać Faraona, by ich wypuścił. Nie trzeba być prawnikiem, by wiedzieć, jaką moc ma słowo dowód. To pewność, gwarant. To nie poszlaka. Panie, Ty chcesz nam dawać tę samą pewność. Chcesz dziś, tu i teraz, w domu naszej Matki, Pani Lipskiej, dać nam dowód, że Ty żyjesz. Prosimy Cię, Jezu. Dotykaj teraz naszych serc. Kochani, chciałbym Was zachęcić do takiej wolności w modlitwie. Komu jest wygodnie, niech usiądzie, komu jest wygodnie, niech wstanie. Kto czuje największą bliskość, niech klęczy. Nieważna jest forma, ważna jest treść. Ważne, byś w modlitwie czuł się wolny. Jak będziesz czuł, że w czasie tej modlitwy masz podnieść ręce, to podnieś je. Chwal w ten sposób Pana. Bądź wolny, nie zastanawiaj się, co powiedzą, jak ocenią, co pomyślą. Bądź wolny. Tam, gdzie Duch Boży, tam wolność. Potrzebujemy Ducha Świętego, Ducha Ożywiciela, Ducha Pokoju. Prosimy, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź, wypełnij naszą pustkę, jaką mamy w sercu. Właśnie Twoim pokojem, Twoją miłością. Przyjdź, Panie. Thank you.
Bogiem miłosierny. Jesteś Bogiem łaskawy. Panie, zabierz wszystkie nasze bóle, cierpienia.
i objawiaj nam swoje miłosierdzie. Wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i jest
zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca w tym dniu i ufająca miłosierdziu mojemu dostąpi. Panie, chcemy teraz Tobie zawierzać te wszystkie intencje, które przynosimy w naszych sercach. Ty, Panie, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się włączył z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny. Dla jego bolesnej męki.
ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Podarę Ducha Święte, w opiekę Matki Bożej Lipskiej, pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości dla Syna, o miłosierdzie i nawrócenie dla Syna i Jego rodziny, o miłosierdzie dla Ciebie będzie Edmunda, Anny, Marianny Zagłodnych, Jana Winnicewskiego, o miłosierdzie dla męża i mądrość Bożą, o szczęśliwą operację. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze Wszechwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla świętej Pańskiej rodziny, nad nami, nad całym światem. O krwi i wodę, która się wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i wodę, która się wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i wodę, która się wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Abyś przychodził z wielką mocą.